Który styl tiętiny wybierasz? Ducha czy mrok? Ja wybieram ducha. Cześć, tu Ernest! Dzisiaj na światło dzienne wyjdzie druga część misji Tiantiny, co oznacza, że w końcu otrzymamy możliwość wyboru strony mroku lub ducha dla tej postaci. Poza tym w piątek wyjdą wezwania Deadpoola, 4 tygodnia. Do odblokowania będą jego podwójne katany. Ale po kolei, zacznijmy od wyzwań Tiantiny. Pierwsze wyzwanie rozkazuje nam otworzyć 10 skrzynek w przyjemnym parku lub w zalewie zastoju. Tego typu wyzwania polecam wykonywać w zwykłych trybach. Na miejscówce, która jest dalej od startu trasy lotu busa bojowego. W przyjemnym parku skrzynki są przede wszystkim, klasycznie, pod dachami domków, w piwnicach oraz w sekretnej podziemnej bazie. W zalewie zastoju skrzynki poukrywane są na różnych piętrach budynków, na dachach i tak dalej. Drugie wyzwanie zleca nam zniszczyć 20 budowli wroga przy użyciu min zbliżeniowych lub zdalnie aktywowanych ładunków wybuchowych, czyli C4. To wyzwanie jest idealne na naparzankę. Z pewnością uda wam się znaleźć tutaj jedną z tych rzeczy. Gdy wszyscy gracze skupią się już na bitwie w finalnej strefie, podrzućcie kilka bombek i aktywujcie je. Proste. Jak coś, to C4 są o wiele lepsze. Trzecie wyzwanie brzmi dość nietypowo. Wędkuj wybuchowo. To wyzwanie polega na tym, że trzeba coś wyłowić 3 razy przy użyciu materiałów wybuchowych. Przygotujcie coś wybuchowego. Granatę, RPG albo motorówkę, bo ma wyrzutnie rakiet. Cokolwiek. Teraz rzućcie albo strzelcie z waszej broni w skupisko do łowienia na wodzie. W taki oto sposób łowi się wybuchowo. Trzeba tak zrobić 3 razy. Pamiętajcie, musi to być skupisko. Nie da się tak łowić gdziekolwiek. Już czwarte wyzwanie zleca nam zdobyć 5 eliminacji w agencji lub potnych piaskach. Tutaj znowu polecam zwykłe tryby solo, duo i oddziały. Na agencji zawsze ktoś jest, to nowe wykrzywione wieże. Na potnych piaskach też ktoś zawsze jest, ale wydaje mi się, że tam może być łatwiej, ponieważ nie ma walki o złotego Tomigana i skarbiec. Naparzanka może być dobra do tego wyzwania, jeśli finalna strefa będzie w jednej z tych miejscówek. Piąte wyzwanie brzmi: przeszukaj skrzynki z amunicją w 7 różnych nazwanych miejscach. Nazwana miejscówka to taka, która ma swoją nazwę na mapie, na przykład Słone Strzechy. Skrzynki z amunicją są wszędzie. Miejcie je na uwadze po prostu lutując. Do tego wyzwania polecam na porządkę. Tutaj zrobicie to w jednym meczu. Szóste wyzwanie rozkazuje nam użyć wabików 5 razy. To już zależy tylko i wyłącznie od waszego szczęścia. Wabiki wyglądają następująco i wypadają zawsze w 3 sztukach, więc to nie będzie takie trudne. Tutaj mała uwaga, wabiki prawdopodobnie nie wypadają w naparzance. Następne wyzwanie zleca nam zdać 200 punktów obrażeń przeciwnikom, płynąc motorówką. To jest do zrobienia na naparzance. Można spróbować zrobić to wyzwanie rakietami motorówki. Ale jeśli się nie mylę, to wyzwanie można też wykonać z miejsca pasażera. A z miejsca pasażera można używać dowolnej broni. Spodziewajcie się tego, że kilka razy padniecie, albo tego, że ktoś wam ukradnie motorówkę. Ale tak to jest z wyzwaniami. Kolejne wyzwanie rozkazuje nam przeskanować pomagierów w 3 różnych meczach. Pomagierzy występują w każdej strzeżonej miejscówce. Nie ma ich na naparzance. Aby to wyzwanie wykonać, trzeba w 3 oddzielnych meczach takiego pomagiera powalić, a następnie otworzyć nim drzwi lub skrzynię ze skanerem. Najłatwiej będzie to wykonać w nazwanej strzeżonej miejscówce na końcu lotu busa bojowego. W tych nazwanych strzeżonych miejscówkach są drzwi ze skanerami. To dobra opcja, jeśli każdy pójdzie na skrzynki. Następne wyzwanie wysyła nas w odwiedziny 3 różnych lokacji na mapie. Gdzie one są? Już wam mówię. Mowdown to trasa wyścigowa dla kosiarek na północ od farmy Fury. Dokładnie tutaj. Zrzędliwy zieleniec to wściekła zielona buźka na wschód od przyjemnego parku. Karkołomne kino za to jest tutaj. Wystarczy te 3 miejsca odwiedzić, czyli po prostu nawet przejść obok nich. Ostatnie wyzwanie brzmi tak. Zbierz 3 różne bronie bossów. Bossowie i ich bronie występują tylko w zwykłych trybach, na nazwanych strzeżonych miejscówkach. Bronie bossów możecie podnieść z innego gracza, albo samemu je zdobyć. To trochę cięższe wyzwanie. Po wykonaniu 18 dowolnych wyzwań Tiantiny, odblokujecie możliwość wyboru jednego z jej ukrytych wyzwań. Pamiętajcie, aby po wykonaniu 18 wyzwań wejść do pokoju Tiantiny i tutaj wybrać jedno z jej wyzwań. Zniszcz pakiet ducha lub mroku przy użyciu materiałów wybuchowych. Ja wybieram jej styl ducha, dlatego wybiorę wyzwanie Zniszcz pakiety mroku. Jak już wybierzecie wyzwanie, to w grze, w każdej nazwanej niestrzeżonej miejscówce są przynajmniej 2 takie oto skrzynki. Jedna należy do ducha, ta biała, a druga, czarna, należy do mroku.
przygotujcie coś wybuchowego i zróbcie BUM! Proste. A teraz piątkowe wezwanie Deadpoola. Pierwsze z nich rozkazuje nam znaleźć katanę Deadpoola. Pierwsza katana Deadpoola będzie leżała dokładnie tutaj w pokoju Mai. Co do drugiej katany nie mam pewności, ale przypuszczam, że będzie ona gdzieś w pokoju Brutusa. Każda rzecz, której można użyć w zakładce karnetu bojowego, jest podświetlona, więc nie będzie ona trudna do znalezienia. Drugie wezwanie rozkazuje nam zadać w sumie 10 tysięcy punktów obrażeń budowlą przeciwnika. To też proste, na naparzance celujcie też w budowlę wrogów. Nic dodać, nic ująć. Za te wezwania otrzymacie katanę Deadpoola. I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w bosie bojowym.